Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Marek Wojciechowski z KGW Młode Rogozino. Dzień dobry, witam serdecznie. Marku, mówimy sobie na ty, bo znamy się od dawna. Czym jest KGW Młode Rogozino i dlaczego powstało? Tak naprawdę, no jesteśmy po prostu kołem gospodyń wiejskich. Z nazwy oczywiście, bo w naszym gronie nie tylko są kobiety. Jesteśmy mniej więcej 50 na 50 w grupie swojej. Jest nas obecnie o 18 osób, więc można powiedzieć, że jesteśmy kołem gospodyń i gospodarzy wiejskich. To powstało na zasadzie takiej, że jest to odrobinę prostsze w prowadzeniu, w rozliczaniu, w pisaniu różnych wniosków, zgłoszenie się o granty, dotacje i różne inne historie. A że jesteśmy tak naprawdę świeżi w wielu sprawach, mimo swojego jakiegoś też doświadczenia społecznego, no to po prostu taką decyzję podjęliśmy, że zaczniemy od tego z perspektywy czasu. Bardzo dobry wybór. Powstaliśmy tak naprawdę odrobinę przypadkiem, bo gdzieś tam w okresie, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, do naszej miejscowości też oczywiście przybyli uchodźcy z Ukrainy i my tak naprawdę w wielu przypadkach wtedy się dopiero poznaliśmy, zaczęliśmy tym Ukraińcom pomagać, organizować im noclegi. Tak naprawdę potrafiliśmy dom 140-130 metrów kwadratowych w 3 dni przygotować ze stanu tak naprawdę pustostanu mocnego, bez nawet jakiejś tam zalane piwnice i inne historie. Przygotować do tego, żeby sobie 3 rodziny zamieszkały. I wtedy tak naprawdę stwierdziłem wraz z 2-3 innymi osobami, że trzeba to po prostu coś z tym zrobić, bo skoro są fajne osoby, są osoby, które są zaangażowane społecznie i mają jakieś swoje też doświadczenia, czy to zawodowe, bo w gronie naszym jest czy dietetyk, czy krawcowa, czy jest ktoś, kto prowadzi prywatny biznes, też działali społecznie w różnych kwestiach do tej pory. Stwierdziliśmy, że trzeba to połączyć, tak, że w tym naszym Rogozinie jest dużo osób z Płocka, nie oszukujmy się, takich typowo mieszkańców Płocka i osób związanych z Płockiem, które gdzieś coś robiły. Stwierdziliśmy, że trzeba to po prostu sformalizować, zacząć działać i tak naprawdę to bardzo szybko przebiegło, bo to powiedzmy 2-3 miesiące my się sformalizowaliśmy i zaczęliśmy prężnie działać. No i ruszyliście z hukiem, nie da się ukryć. Kilka waszych inicjatyw było naprawdę głośnych, również i my o nich pisaliśmy, je relacjonowaliśmy. Z perspektywy czasu, które z tych wydarzeń oceniłbyś jako najważniejsze? Mówię o ubiegłorocznych. Powiem szczerze, że tak, ja widzę to na zasadzie takich dwóch kategorii. Kategorii tego, co zrobiliśmy fajnego, tak typowo, od stóp do głów, spontanicznie i społecznie, to myślę, że chyba przejazd Świętego Mikołaja to był taki coś takiego, co chwyciło mieszkańców naszych tutaj miejscowości okolicznych i też oczywiście naszego Rogozina, to chwyciło gdzieś tam za serce też nas, bo osoby, które na tym wozie jechały, to też opowiadały nam po całym tym wydarzeniu, że po prostu na tym wozie konnym, jadąc przebrani, widząc radujące się dzieci, płaczące dzieci, też płakali, tak? To jest, uważam, no, coś fajne, pięknego, tak jak to my mówimy sobie jasno, że to po prostu była magia świąt i czegoś takiego ja na przykład, i będąc dzieckiem, nie przeżyłem, więc ja uważam, że no, to było takie coś niezwykłego, coś fajnego, co naprawdę do dziś gdzieś tam siedzi w głowach wielu osób. Też rodzice, którzy stali z dziećmi, się bardzo cieszyli, że to jest ten Mikołaj i tak dalej. I naprawdę, no to było coś innego, a fajnie, że złożyło się to z tym, że było bardzo dużo śniegu. Akurat dzień po już ten śnieg zaczął się roztapiać i to było coś ekstra. Więc taką typową społeczną akcję, no to uważam, że to chyba tak naprawdę przebiło wszystko. No a co do takich już bardziej organizacyjnych tematów, no to wesele, tak, no to jest jednak coś, co no urodziło kolejne wiele pomysłów i tak naprawdę przyciągnęło całą rzeszę ludzi tutaj, tak jak mówisz, pomogliście nam tych ludzi tutaj, że tak powiem, zaprosić żeby przybyli, za co oczywiście dziękuję i
No naprawdę, to jest też coś, co mocno, kiedy było otwarcie imprezy i miałem coś od siebie powiedzieć, to bardzo mocno związało mi gardełko, żeby coś z siebie wydobyć i uważam, że to ono przyniosło mega odczucia już po imprezie, mimo ogromnego zmęczenia, to naprawdę byliśmy z siebie dumni. A jak sądzisz, dlaczego ta impreza odniosła tak duży sukces? Bo o sukcesie tutaj na pewno możemy mówić. No w końcu to tylko zabawa, wiejska zabawa, tak? Dlaczego aż tyle osób zainteresowało się tym wydarzeniem? Ja myślę, ostatnimi czasy rozmawialiśmy ze sobą, z grupy, tak, członków naszej organizacji, to prostota tego wydarzenia po prostu przyciągnęła ludzi, że my nie ściągnęliśmy 5 zespołów, które zaśpiewają coś z playbacku i wezmą niemałe pieniążki. No to nie ma co ukrywać, to nie jest jakąś tam tajemnicą. Każdy z nas może napisać maila do jednego czy drugiego artysty i będzie wiedział, kto wygląda. A my po prostu muzyka na żywo, zabawa ludzi, to co tak naprawdę każdemu z nas się dobrze kojarzy, tych lat 90., początku lat 2000. To po prostu zabawa, te koła gospodyń wiejskich, tak, z terenu gminy Radzanowo, powiatu, czy też no, z Polski, bo też takie koła się u nas zjawiły. Prostota jedzenia, brak food trucków, brak takich komercyjnych stanowisk i po prostu prosta zabawa dla ludzi, otwarta dla wszystkich, a nie taka typowa, że po prostu wchodzisz i wszędzie płacisz niebotyczne kwoty i tak naprawdę jesz często rzeczy nieświeże. Uważam, że to przyciągnęło ludzi i to, że po prostu no, były jakieś dodatkowe efekty typu para młoda, że my nie bierzemy sceny, która też jest kosztowna na wielu eventach i że my pożyczamy, próbujemy, rozmawiamy z kimś, jedną firmą barterowo, z drugą po prostu w inny sposób. Nie zawsze chodzi o to, żeby tylko brać od kogoś pieniądze, tylko żeby tym ludziom też otworzyć oczy. Fajne jest to, że z koleżanką jedną pojechaliśmy na Stadion Narodowy. To było już po naszym weselu, bodajże 2 miesiące, bądź 3 nawet, gdzie chcieliśmy oglądać kolejne koła gospodyń wiejskich, które dzisiaj chcielibyśmy zaprosić. I bardzo fajne było to, że podchodzimy na przykład do jednego, drugiego koła z Polski, gdzieś z Podkarpacia, zachodniopomorskiej i tak dalej. My zaczynamy rozmawiać o weselu. Oni mówią, widzieliśmy to, fajne, chcemy tam być, tak? I dziś już te koła mają potwierdzone, że one do nas w tym roku przyjadą. I uważam, że tu jest dopiero miara naszego sukcesu. No to rewelacyjnie. Myślisz, że ludzie są spragnieni takiego powrotu trochę do tradycji, bo to, co zrobiliście podczas wesela w Rogozinie, to była taka tradycja prawdziwego wesela, które ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, że były te przyśpiewki, że były oczepiny, że była para młoda, ale też i to, o czym wspomniałeś, to jedzenie przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, które było typowo tradycyjnym jedzeniem polskim. Czy ludzie są spragnieni tego powrotu do naszych tradycji? Myślę, że tak. Zresztą dzisiaj też w rodzinie mam osoby, które za chwilę będą chciały brać ślub. I one mi mówią dzisiaj, jakie to są koszty. No mnie to przeraża po prostu, tak? I to są kwoty w ogóle, uwierzcie mi, że nasza organizacja zapłaci mniej za to nasze wesele w Rogozinie, niż to, co ludzie muszą dzisiaj zapłacić w danej sali weselnej, całe te koszty różnego rodzaju przybrań, ubrań i tak dalej. Co jest trochę, ktoś powie, no co on gada, no ale takie są fakty. No jest to trochę kuriozalne, bo faktycznie my poszliśmy w pewnym momencie w taką amerykanizację, mam wrażenie, że te nasze śluby muszą mieć druchny, które mają jednakowe stroje, muszą być jakieś specjalne ozdoby. Dokładnie. I w kościele, i podczas zabawy weselnej, jakieś namioty rozstawiane i masa dekorator, rzeczy niepotrzebnych. Tak, zatrudniany jakiś profesjonalny dekorator ślubu, a tymczasem okazuje się, że takie wesele proste, tradycyjne, polskie może odnieść dużo większy sukces i to nie tylko w przypadku imprezy, tak jak waszej, takiej ogólnej, ale właśnie w przypadku takiego zwykłego polskiego wesela. Powiem szczerze, jest takie koło już, w tej chwili nie pamiętam nazwy, które ja też gdzieś tam na Facebooku obserwuję te koła, jak one się zachowują, co one robią, co tworzą.
Bo to nie jest, uważam, wstydem też brać przykład z innych. Nawet trzeba czerpać to, co dobre, które właśnie tworzy wydarzenia takie lokalne. Też organizuje między innymi wesela pod namiotami, które gdzieś tam kiedyś pozyskali. I kiedyś zapytałem tego koła, ile taka impreza kosztuje. No to uwierzcie mi Państwo, nie będę tutaj mówił dokładnie kwot, ale to jest na pół. To jest po prostu na pół to, co dzisiaj proponuje. To właśnie ta amerykanizacja i no to jest, uważam, no i rozumiem, no to jest czyjś biznes i daj Boże każdemu, żeby miał dobrze. Natomiast uważam, że my odchodzimy od tego, co nasze, a idziemy gdzieś i szukamy nie wiadomo czego i tak naprawdę uważam... A to, co nasze jest dobre. A to, co nasze jest dobre, to, co nasze jest smaczne, bo te koła naprawdę zrobiły mega robotę i też wszystkim i dla wszystkich nich należy się ukłon, bo to nie tylko my tam byliśmy i nie tylko my coś robiliśmy, bo tam naprawdę poza naszą organizacją to jeszcze było 30-40 osób, które po prostu z ulicy, to też było fajne, że ktoś przyjeżdżał koło nas, wiedział, że ta impreza jest w Rogozinie. Wiedział, że my od jutra, czy tam pojutrze będziemy coś mocnego tutaj robić. I ci ludzie się zatrzymywali i pytali, czy nam pomóc. I niektórzy nam pomagali. To jest naprawdę też coś, z czym ja się na przykład w mieście Płocku kiedyś, gdy działałem przy jednym ze stowarzyszeń, to w ogóle nie do pomyślenia, tak? Więc to też jest coś, no takie optymistyczne. No, pokazuje, że to, co się robi, robi się dobrze. A jakie plany na ten rok? No tak naprawdę chcę powtórzyć wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w tamtym roku, czyli już na przykład bal karnawałowy z przeznaczeniem charytatywnym za nami. Też super wydarzenie, że w tym roku już musieliśmy rozbić to na dwa dni, bo było tak dużo dzieci zainteresowanych. Za chwilę, 10 czerwca, już mogę powiedzieć śmiało, odważnie, że zapraszamy na Dzień Rodzinny, który będzie też w takiej odsłonie jak w tamtym roku, tylko no z większym rozmachem, tak? To też jest, że przykładowo w tamtym roku mieliśmy 6-7 atrakcji, w tym roku będzie 15. W tym roku już te sceniczne występy, jeszcze nie powiem kto, natomiast już jest parafowana pewna umowa z zespołem, który na YouTubie robi wielkie show dla dzieci i myślę, że tutaj już się kilka osób domyśli. Więc to też będzie fajna impreza, na którą zapraszamy wszelkie atrakcje. Zrobimy wszystko, by były darmowe dla dzieci. Mówię tylko atrakcje, bo niestety już stanowiska znowu kół gospodyń wiejskich, czyli lokalnych stowarzyszeń, no niestety no nie jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby to też było darmowe. Ale myślę, że już same atrakcje, które się pojawią, a będzie coś takiego jak kino sferyczne, dmuchańce, przejażdżki konne i tak dalej, to będzie powtórzenie tego co rok temu z małym rozbudowaniem. No a potem wesele, tak? Nasze gminne wesele, bo też to też gmina tutaj jest współorganizatorem i to wesele no, będzie też z większym rozmachem. W tamtym roku 16 kół, w tym roku przewidujemy 30, może 40. Wszystko zależy tak naprawdę od czasu, który wbrew pozorom szybko ucieka. I też tutaj przygotujemy się na większą ilość osób. Serdecznie zapraszam z tego miejsca, tak, tutaj bardzo mocno też nas w tej sytuacji już mam potwierdzoną informację, wesprze starosta płocki, bo też wiadomo, są koła powiatowe, jest to fajne wydarzenie, tak, w tamtym roku zresztą, jak wiesz, padły słowa, że nie będzie to po raz pierwszy, więc no zrobimy to. Nie będzie to, po raz ostatni. Bo i nie będzie po raz ostatni. Obawiam się, że może być to no, na tym terenie po raz ostatni, ale to czas zweryfikuje i pokaże nam, jak to wygląda. Później dalej też powtórzymy kiermasz, zabawek dla dzieci z akcją krwiodawstwa. Tutaj też ukłony dla Karola Krajewskiego, który robi mega robotę i no i naprawdę doceniam to, co tam w tym całym Legionie się dzieje. No i Mikołaj na pewno przyjedzie po raz drugi. Mam nadzieję, że troszeczkę szerzej. To jest naprawdę świetna robota, którą wykonujecie i też bardzo ci dziękuję z tego miejsca za to, że promujesz nasze polskie tradycje. To jest niezwykle ważne, żeby w tych trudnych czasach zauważyć też to, co mamy w kraju dobrego, a mamy tych rzeczy naprawdę dużo. Dziękuję bardzo. Tak, myślę, że nasza grupa będzie zawsze robić to, żeby... Mamy takie swoje hasło. Najpierw my, potem reszta. I tego się trzymamy.
W takim razie życzę Wam dużo sił, dużo optymizmu i dużo kreatywności też w tym, co robicie. I powodzenia, żeby te wszystkie Wasze plany wyszły, co sądząc po ubiegłorocznych wydarzeniach na pewno będzie miało miejsce. Dziękuję ślicznie. Zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marek Wojciechowski z KGW Młode Rogozino. Dziękuję.